cause we're brothers first. Cause we're peeping through a lot, but it ain't over. We gon' keep it going. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam wszystkich w nowym roku. Mamy godzinę. A zegarek stanął. Mamy piątą. O piątej padł po prostu. Mamy wtorek. Drugi dzień stycznia, nowy rok. Zaczynamy dalsze działania z obiecanym forsheetem. Tutaj mamy zdemontowane maski, nie maski. Tutaj tak jak było, bałagan. Tutaj tym borczatem to się zajmę dopiero chyba w maju, jak wrócę na stałe już. Tak żeby tutaj miało wszystko ręce i nogi. Do tego czasu trzeba zająć się forsheetem, bo tutaj jest sprzęgło walnięte. Drugi stopień całkiem się rozsypał, nie da się włożyć wałka WOM bez zgrzytu. Może trzeba byłoby go gasić, włożyć wałek WOM i dopiero odpalać z wałkiem włączonym. Czyli ciągnik stracił swoją funkcjonalność, no ale na demiar wszystkiego coś strzeliło w hydraulice, nie jestem jeszcze, nie wiem jeszcze co. Kuba też nie mógł zlokalizować, niby z pompa słucha, gdzieś może jakiś przewód, ale jak wyjmiemy silnik, bo wyjąć go i tak trzeba, będzie coś więcej, może łatwiejszy dostęp do tego wszystkiego, tak żeby zajrzeć. I zrobimy, jeśli będzie nawet trzeba, to nową hydraulikę się puści, nowy obiekt całkowicie z pompy, zasilanie na rozdzielacz, wyrzucając ten stary. Tutaj ta hydraulika jest dosyć jakoś obszernie rozbudowana. Idzie naprzód. Ten sam obiekt zasila jeszcze pompę tą wspomagającą, układ kierowniczy. Tam na dole jest jeszcze taki filterek. Także to taka inna trochę niż nasza ursusowska. Ale to mniejsza o to. Trzeba po prostu, bo być może to wąż pękł któryś, nie? Któryś przewód się rozszczelnił. Nie było słychać żadnego trzasku. Po prostu hydraulika straciła olej. Pociekło. Nie wiadomo skąd jeszcze na chwilę obecną. Silnik jest w bardzo dobrym stanie. 6 atmosfer, 5 do 4 spada, już naprawdę gorący. Ale on będzie mimo wszystko wymieniony na lepszy model. Nie wiem po co ja to robię, coś mi każe po prostu wewnętrznie, ja się tego słucham, podlegam temu, bo tutaj zamierzam włożyć silnik V8. Boję się tego, co podjąłem decyzję, bo nigdy tego nie robiłem, nie mam o tym zielonego pojęcia, ale myślę, że jakoś razem wspólnymi siłami może coś podpowiecie. Zrobimy to jakoś, no kurwa, nie takie rzeczy się psuło w życiu, żeby się i tego bać. Nie będzie to proste, bo to silnik zamierzam kupić IFOSKI, forsheetowski, czyli teoretycznie powinno być łatwiej zaadoptować, ale niekoniecznie. On nie ma już mocowania na tych samych łapach jak ten. Jest zupełnie inny blok. A łącznik tutaj jest na takiej zasadzie, że są normalnie śruby przestrzelone przez koło. Gumowa tutaj, i tak nic nie widzicie, gumowy adapter taki, który przenosi drgania i prosto na skrzynię. Nie? Sprzęgło zrobimy hydraulikę, będę wtedy się rozglądał. Chyba, że macie może jakiś taki silnik, albo może macie jakieś pojęcie na temat, ktoś coś takiego robił już i jest w stanie się wypowiedzieć, coś podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę. Ale chcemy tutaj wsadzić V8, zrobić z tego ciągnika hot roda. Całkowity cię będzie odmieniony. Dźwięk V8. Te koła w porównaniu z tym, co tutaj będzie włożone, to są tak jak z koleżówki w tej chwili. Także plany daleko idące. Jest strach w oczach. Ale idę w to. Zobaczymy. Będzie dobrze. Tak, silnik mamy już rozkręcony. Wszystkie podzespoły, które należało, to już są zdjęte. Tak jak widać, przerzucony pas i zaraz będziemy robić konstrukcję taką, żeby zdjąć. A dobra.
Łyżki tak czy rozszerzamy, zwężamy, jak będzie lepiej? Chyba szerzej lepiej, nie? Tak jak jest. Dawaj. Także jak widzicie, na gorąco od razu wyciągamy. Mam nadzieję, że nam nie spadnie. Czekaj, Kuba. Rozesz, kurwa. Do przodu. Jeszcze. Do przodu. Teraz daj tak, do góry. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze, 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 jeszcze. Teraz cały na dół. Dobra, do góry. Jeszcze. I do przodu. Nie, napina już. Trochę do dołu. Dobra, do przodu. Jest okej. Teoretycznie chyba jest okej. Z tej strony wygląda dobrze. Co? Czekaj, bo poduszka. Ja nie wiem, czy to poduszki nie złapie, kurwa, teraz. Zaraz. Próba numer dwa. Nie rozjeżdża się, skurczysy. Ostatnie poprawki wprowadzone, teraz ma iść. Kuba, zobacz z tamtej strony, czy wyszedł za ten płaskownik. Jednak jeszcze małe komplikacje.
kurwa, chyba mamy go. Trzeba widły tak. Jak te Niemcy go wkładali, kurwa. Jest. Widziałem jak wyszedł z kurczy syn. No i już wyszedł. Teraz muszę jakoś umiejętnie tak wyjechać, bo teraz muszę go opuścić, żeby się cofnąć, a nie mogę opuścić, bo ta lampa już się ze strachu zestrała. Aj. Może jakoś ciun-ciun po kapielku. Razem zusammen do kupy. Dobra, już chyba jest. Silnik nie jest do sprzedania, jakby ktoś pytał, bo już się tam jakieś pytania pojawiały, nie będę go sprzedawał. Ułożymy go na palecie i zepnę pasem pewnie. Jak silniki z ramy wychodzą, to czuć wiosnę, kurwa. Jak ja będę opuszczał, to on będzie do przodu szedł, nie? Czyli trzeba będzie tak korygować. Dalej? Siad? Siad. Dobra, zajmiemy się zabezpieczeniem silnika na palecie. Tutaj damy podpórki. Tu damy podpóreczki i zepniemy go pasem i niech stoi. I trzeba będzie zająć się sprzęgłem. Naprawą sprzęgła. Trzymajcie się. Na razie.